Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że stal jest wszędzie dookoła nas. Od samochodów, którymi jeździmy, przez budynki, w których pracujemy, artykuły gospodarstwa domowego, z których korzystamy, aż po monety, które nosimy w portfelach. Największy na świecie producent stali, ArcelorMittal, jest obecny w 60 krajach. W Polsce ma 6 oddziałów i skupia około 50% potencjału produkcyjnego polskiego hutnictwa. W skład ArcelorMittal Poland wchodzą dwie koksownie w Zdzieszowicach i w Krakowie. Produkują one koks na potrzeby dwóch wielkich pieców w Dąbrowie Górniczej. Podstawowym składnikiem wsadu do wielkiego pieca jest spiek, do którego produkcji niezbędna jest ruda żelaza. Ruda wraz z innymi materiałami żelazodajnymi i dodatkami po uśrednieniu trafia do namiarowni z piekarni, gdzie ma miejsce dalsza optymalizacja jej składu. Każda taśma spiekalnicza wyposażona jest w elektrofiltr, skutecznie zapobiegający emisji pyłów. Spiek wraz z koksem stanowi podstawowy wsad dla wielkiego pieca. Wsad ten trafia do wielkiego pieca od góry, poprzez aparat zasypowy, tak zwanej gardzieli pieca. Od dołu pieca przez zestawy dyszowe podawany jest gorący dmuch, to jest powietrze nagrzewane do temperatury około 1000 stopni Celsjusza. Wielkie piece w Dąbrowie Górniczej mają po 32 zestawy dyszowe oraz 4 otwory spustowe surówki i żużla. Wielkość spustu wynosi średnio od 300 do 500 ton surówki, a jego średni czas trwania to około 80 minut. Hale lejnicze i hale namiarowe wielkich pieców wyposażone są w elektrofiltry eliminujące emisję pyłową do atmosfery. Powstający w procesie wielkopiecowym żużel jest produktem ubocznym, który poddawany jest procesowi granulacji. Po procesie granulowania jest on cennym surowcem dla cementowni. Niewiele osób wie, że przetworzone żużle stalownicze i wielkopiecowe znajdują się pod płytą rynku głównego w Krakowie. Surówka z wielkiego pieca jest transportowana w kadziach torpedo do stalowni konwertorowej. Kadź, zwana potocznie cygarem, może przetransportować jednorazowo nawet 400 ton surówki. Zastosowanie zamkniętych kadzi torpedo ogranicza spadek temperatury surówki na trasie pomiędzy wielkimi piecami a stalownią i zmniejsza emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Dopiero w stalowni tak naprawdę powstaje stal. W konwertorze złom i surówka przedmuchiwane są tlenem. Zawartość węgla, krzemu i manganu pozwala na uzyskanie odpowiedniego składu chemicznego i określonych właściwości stali. Temperatura stali w konwertorze przekracza nawet 1700 stopni Celsjusza. Płynna stal z konwertora trafia do kadzi stalowniczej, a po obróbce pozapiecowej do urządzenia ciągłego odlewania stali, COS, gdzie poprzez kadź pośrednią wlewana jest do krystalizatora, w którym metal po skrzepnięciu przybiera określony kształt. W końcowej fazie procesu powstają półprodukty, kęsy, kęsiska i slaby, które są w takiej formie sprzedawane lub trafiają do przerobu w walcowniach. Walcowanie może odbywać się na gorąco, po uprzednim nagrzaniu półproduktu lub na zimno. W ArcelorMittal Poland pracuje 6 walcowni. Te zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Chorzowie produkują wyroby długie, a te w Krakowie wyroby płaskie. Walcownia gorąca blach w
krakowskiej Hucie jest najnowocześniejszą walcownią w Europie. Proces w walcowni rozpoczyna się od nagrzania w piecu pokrocznym. Ogrzewa się do około 1250 stopni Celsjusza. Walcowanie zaczyna się na nawrotnej walcarce wstępnej. Następnie pasmo przechodzi przez 6 klatek grupy wykańczającej. Po walcowaniu blacha chłodzona jest strumieniem wody. Schłodzona blacha o długości nawet 2 km jest zwijana w kręgi z prędkością do 20 metrów na sekundę. Kręgi tutaj produkowane trafiają do klienta lub do dalszego przetworzenia w walcowni zimnej. Blacha przed walcowaniem na zimno oczyszczana jest z tlenków żelaza. Proces ten jest realizowany w wytrawialni. Niemal 15% jej produkcji to wyroby gotowe dla motoryzacji. Następnym etapem jest walcowanie na zimno, na walcarce czteroklatkowej, która została niedawno zmodernizowana. Po walcowaniu część blach trafia do ocynkowni w Krakowie oraz ocynkowni i linii powlekania w Świętochłowicach, a pozostała część przechodzi proces wyżarzania w temperaturze około 700 stopni Celsjusza, który umożliwia ich dalszy przerób u odbiorcy, tłoczenie i gięcie. Blachy z krakowskich walcowni trafiają do oddziału ArcelorMittal w Świętochłowicach, gdzie są cynkowane ogniowo i powlekane. Linia jest jedną z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Europie. Produkty długie natomiast powstają w walcowniach w Dąbrowie Górniczej. Walcownia duża produkuje kształtowniki, profile górnicze, grodzice oraz szyny tramwajowe i kolejowe. Zakład jest jednym z niewielu na świecie producentów 120-metrowej szyny. Powstają kształtowniki, dwuteowniki, kątowniki, ceowniki oraz profile górnicze. Półwyroby z dąbrowskiej stalowni podlegają również obróbce w Hucie Królewskiej w Chorzowie i w oddziale w Sosnowcu. W Królewskiej końcowymi produktami są szyny kolejowe, tramwajowe i suwnicowe, kształtowniki specjalne i lekkie oraz akcesoria kolejowe. Natomiast w oddziale w Sosnowcu produkowana jest taśma zimnowalcowana, drut w kręgach i różne rodzaje walcówki. Ruda żelaza, koks, surówka, slaby, kręgi, kształtowniki, walcówka brzmi abstrakcyjnie, a nie powinno. Abstrakcją byłby świat bez stali.